Rozpoczynamy pierwszą część konferencji prasowej. Z nami Janar Jesar i trener Przemysław Franckiewicz. Janar, if I may, a few words after the game, please. Tough game. Came out poorly. Let them get the, you know, the lead and the initiative, and we have to have a better focus on the next game and from the start. You know, it's can't let them push us around, and just have to be better overall, and you know, take care of our business. Thank you, Janari. To był bardzo ciężki mecz, oddaliśmy im od początku inicjatywę i prowadzenie. Na następne spotkanie musimy być po prostu bardziej skoncentrowani, żeby nie dać jeszcze raz takiej szansy spłynąć. Czy mamy jakieś pytania do Janariego? Janar, we have no questions, so thank you for your participation. Trenerze, jeżeli też możemy, kilka słów po meczu. Komentarze, jakie były po meczu numer 2, mam wrażenie, że zadziałały i to jest przykre. To jest jedna sprawa, bo to, co się dzisiaj oglądaliśmy zapasów w pierwszej połowie, to się nie mieści w głowie. Natomiast z drugiej strony mieliśmy gigantyczne problemy ze skutecznością. Kilka nie dolatywała do obręczy z czystych pozycji, natomiast Spójnia po koźle przez ręce trafiała rzuty i zasłużenie wygrała. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Zanim przejdziemy do pytań z sali, jeszcze mamy pytania z czatu. Grzegorz Szybieniecki, PLK w liczbach. Mimo zmian w pierwszej piątce, znów słaby początek wykonania Anwilu. Czym to jest spowodowane? Źle zaczęliśmy mecz. Przed chwilą powiedziałem w komentarzu, dlaczego. Jeżeli chodzi o zmiany, to nie ma żadnego znaczenia. Robimy zmiany pod pewne rzeczy. Są może urazy, może są dobry mecz ktoś miał i tak dalej. Więc jakby... Dalej pytania od redaktora Szybienieckiego. Luke Petrasek we Włocławku był kluczowym graczem dla Anwilu. W Stargardzie wspólnie go zatrzymała, a wręcz wyłączyła. Czy Pana zdaniem dyspozycja tego gracza będzie kluczem w piątym meczu? Nie, dyspozycja wszystkich graczy. W ostatnich dwóch meczach tak naprawdę, jak patrzeć na sezon, to swój poziom dwóch, trzech graczy. Reszta gra poniżej jakby swojego poziomu, więc nie powiedziałbym, żeby Luke był kluczowy, ale na pewno musi grać lepiej. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie z czatu. Też redaktor Szybieniecki. Jak wygląda mentalnie zespół po tym meczu? Jakiego spotkania możemy spodziewać się we wtorek? Myślę, że za wcześnie jest jeszcze na to, żeby powiedzieć, jak wygląda zespół mentalnie. To się okaże w piątym meczu. To jest prawdziwa wojna. Czyli odłożymy nogę i damy się popychać wszędzie. I nawet nie chcę dać pieniędzy po prostu. Dziękuję bardzo w takim razie. Witam Michała Grawina i trenerze. Czy te trójki dzisiaj spójni, to one można powiedzieć, że ustawiły mecz rzeczywiście? Tak, to jest taka sytuacja, że gra była fizyczna, żeby nie powiedzieć. I my sobie w końcu coś kreujemy. Relatywnie mało daliśmy rzutów z obwodu, tylko 23, bo dużo dzisiaj atakowaliśmy obręcz naprawdę. No i to jest tak, że to jest taka sytuacja, że my kreujemy sobie spot-up, rzucamy, tylko nie dolatuje do obręczy. Z drugiej strony gracz gra jeden na jeden, trzy kozły w miejscu, step back i sama siateczka, kibic. Kibic oczywiście to podłapuje i gdzieś ta energia idzie w drugą stronę i na pewno te rzuty trzypunktowe dzisiaj miały bardzo duże znaczenie. Tutaj jeszcze Grzegorz wspomniał o pierwszej kwarcie, o pierwszej połowie. Właściwie myśli Pan, że ta pierwsza kwarta rzeczywiście tak ustawiła wynik, że mogło tak negatywnie wpłynąć później? To znaczy, to nie jest tak, że wynik, ale... Mi jest ciężko mówić, bo
Zagraliśmy słabo, tak, tak, lepiej będzie. Bo to jest też fakt. Jeżeli, trafi, jeżeli się trafia w meczu playoffowym trzy trójki, no to nie można myśleć o zwycięstwie. Dziękuję. Wszystko, nie wiem, wszystko. Rozumiem się. Pytanie jeszcze w takim razie, dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję bardzo. Zaczynamy drugą część konferencji. Z nami jest trener Sebastian Machowski oraz Steven Brown, coach w MMA. As usual, a few words after the game. If you had told me before the game that we're leading at halftime by 20 points, I wouldn't have believed it. Jeżeli by ktoś mi powiedział, że po pierwszej połowie będziemy prowadzić 20 punktami, ja bym nie uwierzył. It's not that I don't believe in my team, which I really do. It's because we're playing against a very strong opponent. I to nie jest tak, że ja nie wierzę w swój zespół, po prostu graliśmy przeciwko bardzo mocnemu zespołowi. But how we defended today, how we fought for one another today, how we sacrificed, how we shared the ball and offense, how we believed that we will win this game was off the charts. Ale to jak broniliśmy, to jak jedni za drugiego walczyliśmy, to jak się poświęcaliśmy, to było prawdopodobnie najlepsze w całym sezonie. So I'm very happy of course that now we will have a deciding game 5. But I'm also, I must say, very proud of our team, of our performance and of this atmosphere that we had today in our gym. Więc oczywiście jestem szczęśliwy, że przyjdzie nam zagrać piąty mecz we Wrocławku, ale jestem też bardzo szczęśliwy z atmosfery, którą panowała dzisiaj w hali. So hopefully we will bring that same kind of energy, our defense, our team spirit on Tuesday to Wrocławek. And in game 5 everything is possible. We believe that we can make the semifinal now. Więc miejmy nadzieję, że tą samą energię damy radę pokazać we wtorek w Wrocławku i zagrać w półfinale. Thank you. Thank you, coach. Steph, if I may as well, some words after the game. I think from beginning to end, I think we brought the energy. I think the fans really helped us, you know, keep that energy from beginning to end. Myślę, że coś, co nam bardzo pomogło od początku do końca trzymać naszą energię, to byli nasi kibice, którzy nas dopingowali. And just continue to play together and play team basketball and on both ends on the floor. I graliśmy bardzo zespołowo na obu końcach parkietu. Thank you, Steph. Czy mamy pytania? Michał Dager, I'm the line coach. I have a question. You think that this three pointers today made of 13 of number, it was the crucial of tonight's big win and extend the series to the last game in Wrocław? Of course, it's a big factor when you're making your shots at a high percentage like we did today, and it's obviously something we didn't do, especially in the first game. Pytanie dotyczyło trójek. Czy ta liczba 13 zadecydowała? Trener odpowiedział, że to, że gramy na bardzo wysokiej skuteczności, oczywiście pomaga w wygraniu meczu. For me it's always important how the shots are being created. Is everything one-on-one off the dribble, or do we have team basketball where we share the ball? I also said after the press conference in Wrocławek that we played the right way. We just didn't make our shots. I think also today we played the right way, we made our shots and we come out successful by 20 points. Dla mnie ważne jest też to, jak zdobywamy te okazje. Czy to jest gra 1 na 1, czy to jest koszykówka zespołowa. I tak jak powiedziałem na konferencji po drugim meczu we Wrocławku, zagraliśmy dobrze, tylko nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji. Dzisiaj zagraliśmy naszą koszykówkę i udało nam się wykorzystywać nasze sytuacje i też dlatego wygraliśmy 20 punktami. One more question, coach. Because now after this big win, you are on the now better mentally situation, I think, than Anvil. You think that this factor will be very important in the last game? Anvil played a very strong season and they deserve to have home court in the deciding game. We experienced in those first two games the great fans in Wrocławek. That atmosphere is also very supportive. It will be hard for us, but like I said before, if we play that basketball like we've already shown in these four games we're capable of, if we're having this kind of spirit, this kind of energy, we will win also in Wrocławek. Pytanie padło o stronę mentalną, ponieważ Słonia wygrała dwa mecze z rzędu, może mieć lepszy mental. Trent powiedział, że
jesteśmy zdolni do tego, żeby zagrać taką koszykówkę, jaką pokazaliśmy dzisiaj. Anvil był lepszym zespołem w rundzie zasadniczej, jest bardzo dobrym zespołem, więc zasługuje na to, żeby mieć przewagę własnego parkietu. Wszystko rozstrzygnie się we wtorek i jeżeli pokażemy taką koszykówkę, jaką pokazaliśmy dzisiaj, możemy wygrać też piąty mecz. Thank you. Patryk? Steph, past games against Anvil wasn't good for you individually and I think they defend you so good, but today you played the best game against Anvil. What can you say about this series? I mean, I think you just gotta take it game by game. Like I said, it helps when you know you make your shots, and you know they went in at the you know right time today. But I also like how you know it's not just me that has to score. We have a lot of different guys that show up you know, each game, whether it's this game, you know, last home game as well. So it's good to have that collective group where you know you don't it don't matter whose guy's night it is as long as we come out with a win. Pytanie Patryka dotyczyło tego, że to był najlepszy mecz Stevena, jeżeli chodzi o tą serię z Anvilem. Steph mówi, że podchodzi do tego mecz po meczu, że nieważne co się działo poprzednio. Mówi, że rzeczywiście to był dobry mecz, ale też pomaga to, że on rzuca swoje rzuty i też pomaga to, jeżeli zespół trafia, że nie trzeba martwić się o to, że tylko jeden trafia, a reszta nie. Patryk, czy mam jeszcze pytania? Coach, do you think Spójnia can play so good game in Hala Mistrzów on Tuesday and maybe do you think we need better game when we want to defeat them? Of course I believe that we will win this game. I said this already. We're going to Wrocławek to win the game. I believe that we can repeat this kind of energy, we can repeat this type of play like we've shown in the last four games. And we will see who comes out victorious. It's about making shots. Today Anvil only made three threes. I don't know if you asked Coach Frasukiewicz the same question like you asked me a week ago. It's always a factor. Let's see who's making the shots. Let's see who has the mental strength to use that pressure that everybody will feel on Tuesday to their advantage. But yes, I believe we will win that game. Pytanie dotyczyło tego, czy Spójnia da radę zagrać tak dobry mecz we Wrocławku, tak jak zagrała tutaj. Trener już powiedział, że on wierzy w to, że Spójnia może zagrać tak dobre spotkanie z tak dobrą energią. Zobaczymy, na kogo przewagą będzie presja, która będzie dookoła. Trener też, trener też powiedział o trójkach Anvilu. Jak mówi, że trafił tylko trzy, to jest zawsze... Zawsze to jest czynnik, który pomaga wygrać spotkanie i tak samo było w zeszłym tygodniu, kiedy to Spójnia nie trafia Patryk. Patryk? Tak jeszcze patrzę, czy masz pytanie? That's all of the questions, thank you for your time.